Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na pierwszym wykładzie czwartkowym towarzyszącym wystawie Surrealizm Inne Mity, którą otworzyliśmy w Muzeum Narodowym w Warszawie zaledwie tydzień temu. Wykład wygłosi Anna Doroszuk, kuratorka wystawy, badaczka sztuki nowoczesnej i współczesnej oraz historii wystawiennictwa, od wielu lat związana z Muzeum Narodowym w Warszawie. Dzień dobry, dziękuję bardzo. Tak, w związku z tym, że to jest wykład wprowadzający i pierwszy z całej serii, to postanowiłam, że na początku powiem Państwu parę słów o samym surrealizmie, bo w zasadzie mam wrażenie, że gdzieś tam sygnalizujemy pewne oczywiście zjawiska z nim związane, to znaczy z nim jako takim historycznym ruchem, przy okazji opisu zjawisk polskich, aczkolwiek wydaje mi się, że to tutaj na pewno nie zaszkodzi jeszcze zmierzyć się z manifestem surrealizmu, którego fragmenty chciałam na początek Państwu przytoczyć. A potem przejdziemy już przez zagadnienia, które są poruszane na wystawie. Nie chciałam też opisywać po kolei tego, co jest w której sali, no bo temu służą bardziej oprowadzania. Także tutaj pogłębię takie wątki, które wydaje mi się, że mogą być mniej oczywiste. I też przywołam źródła inspiracji, które mi towarzyszyły podczas pracy nad projektem. I po wykładzie jeszcze będzie czas na pytania, jakby też coś Państwa zastanowiło. Słychać mnie dobrze? Tak więc w zasadzie czym był surrealizm, a czym był ten proces wytoczony realnemu światu? Początki surrealizmu należy wiązać narodziny ruchu surrealistycznego oczywiście z André Bretonem, który równo 100 lat temu w 1924 roku ogłosił pierwszy manifest surrealizmu.
Przy czym nazwa surrealizm została zapożyczona od Guillauma Apollinera, który użył tego słowa już w 1917 roku. Breton, który miał wykształcenie medyczne, pracował w latach wojny w szpitalu dla weteranów wojennych, którzy cierpieli na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne. I to był dla niego też taki moment, kiedy mógł, też czytał pisma Freuda i jakby mógł też tą teorię freudowską w praktyce zaobserwować podczas terapii stosowanych właśnie podczas pracy z weteranami w szpitalu w latach wojny. Freud, który wydał w 1899 roku Objaśnianie marzeń sennych, no właśnie tutaj to jest takie nazwisko, bez którego właśnie ciężko mówić o początkach surrealizmu. Także te takie początki ruchu surrealistycznego właśnie wywodzą się z objaśniania marzeń sennych. Próby pogodzenia dwóch pozornie sprzecznych rzeczywistości, snu oraz jawy. I jak pisał Breton w pierwszym manifestie surrealizmu, to, że zwykły obserwator widzi ogromną różnicę znaczenia i powagi między zdarzeniami jawy a zdarzeniami snu, zawsze mnie bardzo dziwiło. Dalej. Czemu nie miałbym przyznać marzeniom sennym tego, czego niekiedy odmawiam rzeczywistości, mianowicie waloru pewności oczywistej, która w ostatnim czasie nie jest przeze mnie poddawana w wątpliwość? Czemu bym nie miał spodziewać się więcej po wskaźnikach snu niż po coraz wyższym stopniu świadomości? Czy marzenie senne nie nadaje się do podstawowych kwestii życia? Czy sen jest mniej brzemienny w skutki niż wszystko inne? Właśnie jedno z częściej przywoływanych stwierdzeń w tym manifestie się pojawia. Wierzę w to, że te dwa tak na pozór przeciwstawne sobie stany, jak sen i jawa, w przyszłości stopią się w pewnego rodzaju rzeczywistość absolutną nad rzeczywistość, czyli właśnie tą surrealność, jeżeli można to tak nazwać. I to są właśnie takie założenia, które towarzyszyły początkom surrealizmu. I oczywiście założenia te przełożyły się na język sztuk wizualnych, którym my się tutaj zajmujemy, chociaż oczywiście surrealizm jako pewnego rodzaju spojrzenie na świat poza te sztuki wizualne wykraczał i w zasadzie też bliżej był na początku zdecydowanie z literaturą związany. I to takie łączenie ze sobą tych dwóch rzeczywistości pozornie przeciwstawnych wywoływało niespodziewane spotkania, nieprawdopodobne koincydencje, jak pisał Adam Warzyk. I w języku sztuki przenosiło się na powstawanie prac, które właśnie powstawały w takiej atmosferze marzenia sennego. Sięgano po kolaże, zestawiano ze sobą formy, które w takiej normalnej, tradycyjnej, widzianej przez nas rzeczywistości nie miałyby racji ze sobą zaistnieć. I to jakby właśnie z jednej strony, czyli jakby mamy te zderzenia ze sobą tych różnych światów nieistniejących w prawdziwym życiu, które właśnie gdzieś tam z tej rzeczywistości wewnętrznej pochodzą, a z drugiej strony sposobem na wyrażanie treści wewnętrznych, co też się pojawia w pierwszym manifestie surrealizmu, był automatyzm. I ten automatyzm też został włączony w definicję surrealizmu podaną przez Bretona w pierwszym manifestie, gdzie pisał: surrealizm, czysty automatyzm psychiczny, który ma służyć do wyrażenia bądź w słowie, bądź w piśmie, bądź innym sposobem rzeczywistego funkcjonowania myśli. Dyktowanie myśli wolno od wszelkiej kontroli umysłu, poza wszelkimi względami estetycznymi czy moralnymi. Surrealizm opiera się na wierze w nadrzędną rzeczywistość pewnych form skojarzeniowych, dotąd lekceważonych, we wszechpotęgę marzenia i bezinteresowną grę myśli. Więc techniki automatyczne, które potem mamy szansę poznać jako dekalkomanie, frotaż, grataż, czy też techniki fotograficzne, które surrealiści stosowali, ale też pisma automatyczne. Także one wykorzystywały przypadek jako takie narzędzie służące uzewnętrznieniu treści wewnętrznych.
I Breton dał taką definicję pisma automatycznego, jako takiego właśnie podstawowego narzędzia komunikowania treści automatycznych. Obrawszy sobie miejsce, jak najbardziej sprzyjające skupieniu ducha nad samym sobą, przygotuj przybory do pisania. Wprowadź się w stan bierny, odbiorczy, jak dalece stać cię na to będzie. Zacznij szybko pisać bez ustalonego tematu, tak szybko, aby nic nie zachować w pamięci i nie dopuścić do siebie pokusy odczytania tego, coś dotąd napisał. Więc no, też widzimy właśnie to postulowanie właśnie takiego no, wyłączenia kontroli świadomego rozumu w procesie twórczym. Surrealizm wykorzystywał też takie gry, które już dadaiści podejmowali, czyli na przykład utwory poetyckie, które były tworzone z wycinków gazet, więc to też właśnie ten przypadek, tylko już tak jak u dadaistów, ten przypadek pozostawał przypadkiem, tak u surrealistów jednak właśnie ten przypadek miał służyć uzewnętrznieniu wewnętrznych krajobrazów artystów. W publikacji Surrealizm i malarstwo Breton pisał, że błąd polegał na uznaniu, że model trzeba brać ze świata zewnętrznego i nawet, że tylko stamtąd trzeba go brać. Jeżeli dzieło plastyczne ma odpowiadać potrzebie całkowitej rewizji realnych wartości, co do której wszystkie umysły są dzisiaj zgodne, to albo przeistoczy się w model czysto wewnętrzny, albo go nie będzie. Czyli zwracamy się do wewnątrz, nie do świata zewnętrznego. I tutaj też oczywiście jeszcze trzeba wspomnieć, że no, surrealizm zakładał rewolucję na poziomie światopoglądowym. Jak mówił, głosił Breton, należy przekształcać świat, zmieniać życie, co powtarzał za Marksem i za Rimbaud. Więc tutaj też no jakby w związku z tym, że surrealiści chcieli zmienić otaczającą ich rzeczywistość, stąd też ten, no pewnie gdzieś tam już znany państwu romans surrealizmu z partią komunistyczną, i takie właśnie rewolucyjne zaplecze, bardzo antyburżuazyjne, bardzo antyspołeczeństwo francuskie w latach 20. Dodatkowo surrealizm też miał takie równościowe zaplecze, w związku z tym, że głosił też antykolonializm, ale też w sposób taki inkluzywny. Po raz pierwszy osoby, które właśnie cierpiały na zaburzenia psychiczne, były traktowane, w związku z tym, że właśnie surrealizm też, tutaj podkreślali surrealiści, że to jest właśnie pewien sposób widzenia świata, ale nie traktowali tego jako coś, co byłoby gorsze. Więc tutaj też taka możliwość jakby stworzenia pewnego spektrum stanów, które gdzieś tam można ująć w granicach normy, to też się w ramach tych teorii surrealistycznej pojawiło. No i tak, jeszcze jeśli chodzi o takie podstawowe założenia, no to też surrealizm jako pewien sposób spojrzenia na rzeczywistość, no był taki transhistoryczny i to też było wielokrotnie podkreślane i przez Bretona, który pisał, że sądząc powierzchownie, wielu poetów mogłoby uchodzić za surrealistów, począwszy od Dantego i najlepszych chwil Szekspira, ale też było to podejmowane w latach późniejszych. To jest fragment artykułu Tadeusza Kantora z Przekroju z 1948 roku, gdzie przy pracach francuskich surrealistów, takich związanych historycznie z ruchem Bretona, prace Boscha i Bruegela były uwzględnione. Także to też jakoś tam no, trzeba mieć na względzie, że surrealizm często się właśnie pojawia jako taki, no właśnie na pewno nie kierunek w sztuce, też nie zamknięty ruch, tylko właśnie pewien sposób myślenia, który w zasadzie od zawsze z nami był, a tak naprawdę Breton dopiero w 1924 roku, pisząc pierwszy manifest surrealizmu, opisał go. I dało pewne ujście pewnemu sposobu myślenia o świecie. I po tym, mam nadzieję, że niezbyt męczącym wprowadzeniu, już przejdę do samej wystawy.
I wybrałam takie najważniejsze wątki, które na tej wystawie się pojawiają. A więc w zasadzie przejdziemy przez prawie całą wystawę, ale tutaj nie będę zatrzymywać się w każdym miejscu, tylko właśnie przy tych miejscach, które wydawało mi się, że warto w pewien sposób pogłębić. Wystawa jest ułożona w sposób chronologiczny, w związku z tym, że surrealizm w Polsce to jest taki temat, który gdzieś tam właśnie pojawia się w opracowaniach w ostatnich latach coraz częściej, ale w zasadzie też wciąż pokutuje takie myślenie, że surrealizmu w Polsce nie było i tak naprawdę to nie są tezy, które sobie przeczą, no bo nie było w Polsce surrealizmu takiego jako ruchu historycznego, twórców, twórczyń skupionych wokół André Bretona. W Polsce nigdy nie było grupy surrealistycznej, ale z drugiej strony surrealizm miał duży wpływ na sztukę, znaczy nie tylko sztukę, na kulturę polską. Ja się tutaj zajmuję tylko tymi przejawami kultury wizualnej, ale w zasadzie od samego początku, od lat 20. można w polskiej sztuce, też w literaturze odnaleźć ślady tych wpływów. I tutaj chciałam zacząć od, znaczy na wystawie też zaczynam, od dwudziestolecia międzywojennego. I przede wszystkim skupiłam się na Zrzeszeniu Artes Lwowskim. To byli twórcy, którzy od lat 20. w zasadzie samego początku jeździli do Paryża. W 23-24 roku Mieczysław Wysocki, Otto Hahn byli w Paryżu, w 24 roku Jerzy Janisz czy Marek Włodarski. I oni wiedzieli o tym, co się dzieje we Francji. Włodarski był na pierwszej wystawie surrealizmu w 1925 roku. I w zasadzie też, ja tutaj głównie korzystałam z opracowań Piotra Łukaszewicza, który dogłębnie zbadał ten temat, ale tutaj też trzeba zaznaczyć, że materiały, które po tym okresie zostały, są niepełne, więc w zasadzie też jesteśmy w stanie tylko do pewnego stopnia odtworzyć te relacje i te takie kontakty, które tam miały miejsce. Zostały wzmianki po tym, żeby właśnie, że Henryk Stręg, Marek Włodarski, bo Stręg zmienił w latach wojny imię i nazwisko na Marek Włodarski, zostały po tym wzmianki, że on miał kontakt z André Bretonem, poznał też André Masona, ale raczej to były takie kontakty bardzo dalekie. I tutaj myślę, że nie ma mowy o jakiejś bliższej współpracy. Co nie zmienia faktu, że wpływy sztuki surrealistycznej tutaj przez artesowców zostały do pewnego stopnia przyjęte, co szczególnie było widać w 1930 roku na wystawie Artesu, gdzie właśnie pojawiły się, jak to było wtedy w prasie, określone prace surrealistyczne. Tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to, że jednak ta relacja z surrealizmem była taka bardziej, powiedziałabym, formalna. I surrealizm został potraktowany raczej jako pewnego rodzaju właśnie kierunek w sztuce, pewna estetyka, którą artysowcy przejęli. Aczkolwiek tutaj nie można mówić o takim pełnym zrozumieniu surrealizmu i przyjęciu surrealizmu jako pewnego podejścia do życia. Jakby tutaj to wszystko się ograniczyło tak naprawdę do zasad sztuki. Jeśli chodzi o te kwestie formalne, to tutaj właśnie z jednej strony pojawia się taka oniryczność, takie pewne asocjacje pozornie niezwiązanych ze sobą elementów, budowanie przestrzeni też w taki specyficzny sposób poprzez zawieszanie w krajobrazie właśnie nieprzystających do siebie elementów rzeczywistości. Taka atmosfera tajemniczości, marzeń sennych i uzewnętrznianie krajobrazów psychicznych. I też artysowcy jako jedni z pierwszych w Polsce zaczęli stosować kolaż, który też był taką właśnie techniką surrealistyczną, pozwalającą na spotkanie się na tej samej płaszczyźnie różnych
elementów niepasujących do siebie, pochodzących z różnych rzeczywistości. I to, co też tutaj rzuca się w oczy, to zainspirowanie się światem, jak to Warzyk pisał, fauny podmorskiej. I tutaj te wszystkie takie wodne stworzenia rozbudzały wyobraźnię też francuskich surrealistów. Pierwszy manifest surrealizmu był połączony z prozą poetycką Rozpuszczalna ryba. Man Ray tworzył filmy w latach 20. z rozgwiazdą w roli głównej. I w Tongi też w swoim malarstwie stosował właśnie takie motywy, które z tym podwodnym światem się łączyły. Max Ernst w swoich kolażach. I tutaj też myślę, że z surrealizmem trzeba łączyć to zainteresowanie artysowców właśnie światem podwodnym, co tutaj też widzimy. I lata 20 też przynoszą eksperymenty na polu fotografii. I tutaj te prace właśnie z jednej strony, tak jak w przypadku Aleksandra Krzywobuskiego, który też był z Artesem związany, ale też Janusza Marii Brzeskiego i Stefana Temersona, którzy już absolutnie z Artesem nie byli związani. Właśnie z jednej strony były to takie kolaże, fotomontaże i zestawianie ze sobą właśnie tych różnych rzeczywistości wizualnych, a z drugiej strony prace, które właśnie bardziej w stronę tego automatyzmu muszły, tak jak u Brzeskiego, u którego widać wpływy fotografii Mana Raya, który eksperymentował bezpośrednio na materiale światłoczułym, bez użycia aparatu. Kładł na nim różne przedmioty, które potem naświetlał. I to w taki w sposób i technologiczny, i wizualny do prac Mana Raya w zasadzie niewiele wcześniejszego okresu te prace są mocno zbliżone, także tutaj widać ewidentne inspiracje. I przechodząc już do kolejnej części wystawy, nie idę tutaj właśnie tak jeden do jednego, bo sekcja fotograficzna też obejmuje prace powojenne, ale tutaj jednak zależało mi na tym, żeby w taki sposób bardziej ułożyć te wszystkie wątki chronologiczne. Także tutaj już przechodzimy do lat 40., które były takim momentem, kiedy surrealizm w Polsce został pełni został zrozumiany i stał się głównym punktem odniesienia dla artystów skupionych w środowiskach awangardowych, zarówno wśród artystów krakowskich, ale też w Klubie Młodych Artystów i Naukowców w Warszawie. Także tutaj ten surrealizm się zaczął bardzo często pojawiać jako taki główny punkt odniesienia i synonim nowoczesności w Polsce powojennej, która wracała do życia i też ci artyści, którzy właśnie gdzieś tam z tym surrealizmem się zetknęli jeszcze przed wojną na zasadzie właśnie takiego echa w 1939 roku. Artykuł Heleny Blum w Nike został opublikowany opisujący wystawę surrealizmu międzynarodową w 1938 roku. Ten artykuł też był powszechnie czytany i tak naprawdę gdzieś tam po wojnie dopiero można było wrócić do tych takich właśnie nowych źródeł inspiracji i zacząć tworzyć sztukę surrealistyczną. Tutaj też pojawia się ważny wątek związany też z wyjazdami na zachód, podobnie jak w latach 20., bo twórcy, twórczynie polscy właśnie często jeździły do Paryża. Przywożone były katalogi, pisma surrealistyczne, które były też przekazywane sobie z rąk do rąk, bo też jak podkreślono, one były dość drogie, więc zazwyczaj był to jeden katalog, który gdzieś tam był sobie właśnie przekazywany z pracowni do pracowni. Także ta znajomość surrealizmu była coraz większa.
I tutaj szczególnie ważny w tym kontekście jest Jerzy Kujawski, który w 1945 roku wyjechał na stałe do Francji, który już z tej Francji nie wrócił, ale za jego pośrednictwem twórcy polscy mieli możliwość też no, kontaktów ze środowiskiem francuskim. I surrealizm był Kujawskiemu szczególnie bliski. On już w latach 40. tworzył surrealizujące prace. Pisał scenariusze filmowe, które były inspirowane Salwadorem Dalim czy Luisem Buñuelem. Jak pisał Jerzy Skarżyński, to właśnie Jerzy Kujawski był jednym z pierwszych, który właściwie zrozumiał surrealizm i też próbował przyjąć surrealizm właśnie no, jako pewnego rodzaju spojrzenie na rzeczywistość. Tutaj widzimy obrazy dwa Kujawskiego, który właśnie już dwa lata po wyjeździe do Francji został uwzględniony na wystawie surrealizmu międzynarodowej w 1947 roku w Galerii Magd. I tutaj też to jest no, pierwszy moment, kiedy Polska się pojawia jako kraj, który był związany z ruchem surrealistycznym, gdyż Polska jest jako jeden z 24 krajów uczestniczących wymienione w katalogu tej wystawy. I właśnie tam był pokazany obraz Kujawskiego Dychotomia Słońc. To jest ten obraz po lewej stronie, który znam za pośrednictwem katalogu, który z tej wystawy pozostał. Natomiast w tym samym czasie powstał też drugi obraz, bliźniaczy, który możemy zobaczyć tutaj na wystawie u nas w muzeum. Ja do tej wystawy jeszcze zaraz wrócę przy kolejnym wątku. Tutaj na razie tylko tak sygnalizacyjnie, no, w związku z tym, że faktycznie no, jeśli chodzi o te kontakty w połowie lat 40., to no, tutaj bez wątpienia właśnie to można mówić o dużym sukcesie. Tak, to są prace Kujawskiego, które właśnie no, z jednej strony gdzieś wykorzystują techniki automatyczne, ale też no, mają w sobie już cechy takie związane z przeformułowaniem surrealizmu po II wojnie światowej, do czego jeszcze zaraz wrócę i też będę o tym mówić. To jest pierwszy zachowany rysunek taki surrealizujący Kujawskiego, jeszcze 1942 roku, o którym pisał Andrzej Turowski przy okazji poznańskiej wystawy Kujawskiego. No i tutaj też widać podobieństwo do prac twórców związanych z Artesem, więc wydaje mi się, że tutaj Kujawski też musiał znać twórczość artesowców, no albo przynajmniej na bardzo podobnych źródłach się opierał, bo tutaj te formy są faktycznie do siebie zbliżone. Tak, takim wątkiem, który pojawia się, ale właśnie niewystarczająco często w kontekście lat 40. i surrealizmu, jest kontakt ze środowiskiem czeskim. Bo tutaj właśnie no zawsze podkreśla się to, że właśnie z Paryża te inspiracje płynęły, ale w Czechach już przed wojną zawiązała się grupa surrealistyczna, która była bardzo ceniona przez środowisko Bretona, także tutaj no można powiedzieć, że jakby nie było już tego takiego centroperyferyjnego rozróżnienia, tylko faktycznie Czechy były takim krajem, gdzie ten surrealizm w pełni się rozwinął. I Zbigniew Dubak razem z Marianem Boguszem nawiązali znajomość ze Zbynkiem Sekalem, którym poznali się w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. I po wyzwoleniu tego obozu pojechali prosto do Pragi, gdzie oglądali pracę czeskich surrealistów, którzy właśnie no, byli wysoko cenieni przez środowisko paryskie. No i tutaj też zestawiłam pracę Franciszka Hudeczka z Marianem Boguszem, bo wydaje mi się, że no właśnie jednak widać pewne relacje które, artystyczne, które ich łączyły na podstawie tych prac.
Wspomnieć jeszcze można o tym, że artyści czescy mieli też wystawy w Polsce w drugiej połowie lat 40., więc te kontakty były no, dość długo podtrzymywane i ten dialog artystyczny się no, właśnie poza jakby tymi, nie był tylko taki jednorazowy i nie ograniczał się do tego czasu bezpośrednio po zakończeniu wojny. To, co tutaj właśnie jeszcze a propos wojny jest ważne w kontekście surrealizmu lat 40., który właśnie no, no z jednej strony był tą nowoczesną formułą sztuki i takim właśnie no, punktem wyjścia dla budującej się nowoczesności, to tutaj też no, oczywiście nie można mówić o surrealizmie powojennym bez uwzględnienia tego kontekstu wojennego. I Adam Warzyk pisał w przedmowie do antologii tekstów surrealistycznych, kiedy w 1945 roku zobaczyłem na gruzach Warszawy ruiny dworca głównego, żadne inne określenie nie przychodziło mi do głowy. Poza właśnie tym, że jest to surrealizm. A z kolei Dubak pisał, że surrealistyczna metoda obrazowania poza badaniem podświadomości była sposobem na takie bardziej bezpośrednie dotarcie do emocji. Pisał, surrealizm to dla mnie raczej sytuacja wojenna i powojenna niż kierunek w sztuce. Wydawało nam się, że sięgając po surrealistyczne metody można będzie ujawniać takie warstwy psychice ludzkiej, które potrafią wyjaśnić, jeśli się do nich dotrze, istotę tego, co wydarzyło się w czasie wojny i zaraz po niej. Surrealizm był formułą pozwalającą na zmierzenie się więc zarówno z tą wojenną traumą, jak i też coraz bardziej rozczarowującą powojenną rzeczywistością. No i tutaj jak surrealizm francuski pojawił się po I wojnie światowej, też odnajdując w tym takim kryzysie światopoglądowym i załamaniu się dawnych systemów opisywania świata, odnalazł dla siebie podatny grunt, no tak samo u nas po II wojnie światowej, w zasadzie taka analogiczna sytuacja miała miejsce. Tak, i tutaj też myślę, że warto wspomnieć o politycznym zapleczu surrealizmu w latach 40., bo to też jest taki wątek, który no, w zasadzie ciężko jest przedstawić za pomocą prac na wystawie, więc pomyślałam, że tutaj też o tym w kilku zdaniach jeszcze Państwu opowiem, bo w zasadzie zaraz po zakończeniu wojny rozpoczęła się walka o kulturę mas pracujących. Z jednej strony byli twórcy awangardowi, którzy chcieli stosować surrealizm, abstrakcję i chcieli być nowocześni, a z drugiej strony pojawiały się zarzuty, że surrealizm jest niepopularny w masach, hermetyczny i tutaj w zasadzie wiele czasu nie minęło, kiedy surrealizm stał się głównym antagonistą władzy. I tak naprawdę do końca lat 40., zanim socrealizm już jakby przypieczętował sytuację, i tutaj już nie można było mieć żadnej nadziei, że jeszcze znajdzie się miejsce dla surrealizmu w sztuce polskiej, no to trwało taka pewnego rodzaju przepychanka, bo właśnie artyści awangardowi, którzy często byli realnie zaangażowani w odbudowę, też mieli często komunizujące poglądy. I oni próbowali ten język surrealizmu przedstawić jako taki społecznie użyteczny dla odradzającej się kultury i dla samej władzy. I to napięcie szczególnie widoczne było na pierwszej wystawie sztuki nowoczesnej, która w 1948 roku w Pałacu Sztuki w Krakowie została zorganizowana, którą stworzyli Mieczysław Poremski z Tadeuszem Kantorem, gdzie pojawiły się prace, które formalnie właśnie nawiązywały zarówno do surrealizmu, jak i abstrakcji, ale też tutaj ten surrealizm został przyjęty nieco, na nieco głębszym poziomie,
bo scenografia wystaw, scenografia wystawy była określana jako surrealistyczna. No co prawda w późniejszych badaniach przeprowadzonych na podstawie dokumentacji fotograficznej, o tym między innymi Piotr Słodkowski pisał, że no, jednak ta scenografia w porównaniu z tym, co robili surrealiści, no, była dość zachowawcza. No ale jednak gdzieś tam pewne próby były podejmowane. Przez megafony puszczana była muzyka jazzowa, ale też utwory poetyckie Bretona. Planowano wydanie katalogu, w którym miały znaleźć się też cytaty z Bretona, do czego ostatecznie nie doszło w związku z tym, że wystawę zamknięto po miesiącu. No, no właśnie w związku z tym, że socrealizm jak czarna chmura zawisł nad polskim środowiskiem artystycznym. Ale tutaj no, to wydarzenie wydaje mi się, że jest no, jakby też ważne z tego względu, że tutaj to uwikłanie polityczne, które pojawia się w wypowiedziach przy otwarciu, które podkreślały właśnie łączność sztuki awangardowej z dialektyką marksistowską, zorganizowano też oprowadzania dla grup robotniczych. Także ta ekspozycja była bardzo dydaktyczna i właśnie taka no, jak najbardziej też otwarta na taką publiczność, która normalnie ze sztuką awangardową no, nie miała za wiele wspólnego. Także tutaj no, to jest takie, wydaje mi się, bardzo, bardzo symptomatyczne dla tych czasów wydarzenie. Także ta pierwsza wystawa sztuki nowoczesnej w pełni uwidoczniła takie polityczne napięcie, które powstało wokół surrealizmu, który z jednej strony był manifestacją nowoczesności, ale z drugiej strony też taką próbą dostosowania języka nowoczesnej plastyki do warunków politycznych, w których przyszło tej nowoczesnej plastyce funkcjonować. I taką próbą wpisania sztuki nowoczesnej w narzędzia socjalizmu. I tutaj można też jeszcze tak już zupełnie na marginesie wspomnieć o takim określeniu, które pojawiło się za sprawą Jerzego Hryniewieckiego przy okazji Międzynarodowych Targów w Poznaniu, ale też można je odnieść do wystawy Ziem Odzyskanych. To był surrealizm stosowany, czyli właśnie taki surrealizm, który miał pełnić funkcję polityczno-społeczną i surrealizm, który miał się stać językiem dialogu pomiędzy artystami, ale też takim językiem komunikowania pewnych, no właśnie komunistycznych, też często propagandowych treści. Także tutaj to taka ciekawostka, powiedzmy. I lata 40. Przynoszą pełen wachlarz surrealistycznych technik. Tak, i z jednej strony rozwija się fotografia. Tutaj widzimy zdjęcia Fortunaty Obrąpalskiej, która w 1948 roku napisała artykuł o efektach surrealistycznych w fotografice, opublikowany w Świecie Fotografii, także tutaj te odwołania do surrealizmu były bezpośrednie z jej strony. No i te prace, które tam zostały opublikowane, to był cykl Dyfuzji w cieczy, one w pewien sposób no, wykorzystują surrealistyczny automatyzm, chociaż no, nie tak bardzo, jakby chcieli tego francuscy surrealiści, bo cały proces polegał na tym, że mieszane były ze sobą, tutaj przepraszam, bo trochę nie, no tutaj jest zdjęcie właśnie, trochę nie po kolei, mieszane ze sobą były roztwory, które miały różną gęstość, no i powstawały z tego takie oniryczne krajobrazy. Więc no, ale był to proces do pewnego stopnia kontrolowany, więc jakby no, no gdzieś tam pewne myślenie automatyczne w tym było, ale jednak no nie tak w 100%. Też szczególnie ciekawe wydają mi się te zbliżenia
tych takich form kosmicznych. Tutaj ta fotografia po prawej stronie, przypominająca powierzchnię Księżyca, jest to skórka od ziemniaka. A z kolei to zdjęcie wyżej to jest pajęczyna. No co tutaj jakby, no zwłaszcza ta skórka od ziemniaka. Dla mnie fotografie Manareja od razu, hodowlę kurzu, mi tutaj przywoła właśnie, która była, to jest fotografia wielkiej szyby, Dishamba, znaczy kurzu, który na tej wielkiej szybie się zgromadził. I to zdjęcie w 1922 roku zostało opublikowane z podpisem widok z samolotu. Więc w zasadzie to są takie no, podobne techniki właśnie, to do czego Obrąpalska potem wraca, no bo z kolei ta skórka od ziemniaka, która może wyglądać jak księżyc, to jest też taki no, podobny sposób myślenia i podobne eksperymenty ze skalą. Tak, tutaj z kolei fotografia Zbigniewa Dubaka, który też fotografował, no zresztą podobnie trochę jak Obrąpalska, który właśnie tutaj fotografował, no właśnie chociażby te skórki od ziemniaka. Formy przyrody, ale też takie na przykład zagięte druciki, kawałki sznurka, czyli też to, co nam się nie kojarzy ze sztuką wysoką, tylko takie trochę przypadkowe fragmenty rzeczywistości, no, które tutaj z kolei można z tymi przypadkowymi rzeźbami zestawiam Salvadora Dali, które przez Brassaia zostały sfotografowane, właśnie które to są rzeźby automatyczne w tym przypadku, czyli na przykład papierek, który się pogniótł, więc poza kontrolą umysłu ta rzeźba powstała, więc to była rzeźba Salvadora Dali właśnie przypadkowa, czyli właśnie kawałek, nie wiem, tak jak mi kiedyś nosi jakiś bilet do autobusu w kieszeni, właśnie to zostało tutaj potraktowane jako takie dzieło sztuki. Jakby u Dubaka nie ma tego automatyzmu, bo to były aranżowane kadry, ale jednak właśnie no, sięganie po to takie te obrazy, które no, są nieatrakcyjne pozornie z perspektywy fotografii i właśnie które przez zbliżenia, odpowiednie ujęcia też zupełnie zmieniają swoją rangę, no bo właśnie kawałek śrubki czy drutu nagle zaczyna wyglądać jak abstrakcyjna rzeźba. Także tutaj też można o tym wspomnieć. Takie eksperymenty też się pojawiały, już takie bardziej powiedziałabym techniczne. I tutaj fotografię Marka Piaseckiego zostawiłam ze zdjęciem Raula Ibaka, które też jest na wystawie pokazane. I to są eksperymenty już bezpośrednio na materiale światłoczułym, który był poddawany działaniu temperatury, co powodowało powstawanie takich abstrakcyjnych kształtów, co z kolei właśnie no to jest już ten surrealistyczny automatyzm, no bo tutaj też nie było wpływu na ostateczną formę tych dzieł. I właśnie tak jak u Ibaka pod koniec lat 30. Serie takich prac powstawały, to tak Piasecki też w latach 50., 60. powrócił, jakby też tworzył prace, które podobne metody wykorzystywały. Z kolei ta praca Dubaka jest to praca, która wykorzystuje pseudosolaryzację. Solaryzacja, pseudosolaryzacja to też są takie techniki, które są z surrealizmem kojarzone, które polegały na dużym uproszczeniu, na odwróceniu obrazu z negatywowego na pozytywowy. Także tutaj też widać w tej polskiej fotografii no, eksperymenty, które podejmowała fotografia francuska, surrealistyczna też są podejmowane. Tak, tutaj też jeszcze, jak jesteśmy przy technikach, to już późniejsze, ale też no, pojawiają się podobne prace już też w latach wcześniejszych, wykorzystujące no właśnie znowu takie elementy, które są możliwie daleko od sztuki wysokiej. Tak jak tutaj w przypadku tych asamblaży Erny Rosenstein, która wykorzystywała właśnie sztuczne szczęki, fragment telefonu, kabla,
Na górze też można na wystawie podziwiać paczkę od papierosów, czy kubę na śmieci, albo pudełka po czekoladkach. No i to też było takie bardzo surrealistyczne. Surrealiści chodzili na targi staroci i właśnie no bardzo często w ich pracach pojawiały się takie odpady. Te prace, które powstawały z takich elementów rzeczywistości, które normalnie nie były kojarzone ze sztuką. I też przez to, że tutaj właśnie zmienia się status takiego przedmiotu, on nagle zyskuje rangę dzieła, no to też jest takie przewrotne i w zasadzie dość humorystyczne. No tutaj u nas w muzeum te prace też są w takich no, tradycyjnych, muzealnych gablotach, co w kontekście tego, z czego się składają, no też takim, wydaje mi się, jest dość samo w sobie surrealistycznym zabiegiem. Taką typowo automatyczną techniką była dekalkomania. Też jak widać przez samego André Bretona wykorzystywana. I tutaj na wystawie też tych dekalkomanii bardzo dużo pokazujemy, no bo kwerendy skonfrontowały mnie z no, jakimś po prostu gigantycznym zapleczem, jeśli chodzi o polskie dekalkomanie. I tutaj mogę też przytoczyć to, co Breton pisał o dekalkomanii. Żeby otworzyć swobodnie swe okno na najprawdziwsze krajobrazy świata i inne, rozprowadź szerokim pędzlem, miejscami cieniej, miejscami grubiej, czarny gwasz na karcie białego satynowego papieru, nakrywając zarazem potem drugą kartę i naciskając umiarkowanie dłonią. Podnieś, nie śpiesząc się, za brzeg górny kartę wierzchnią, tak jak się to robi z odbijankami, powtarzając przekładanie i odrywanie aż prawie do zupełnego wyschnięcia. Wystarczy, dajmy na to, zatytułować otrzymany obraz stosownie do tego, czego się w nim odczekawszy chwilę dopatrzysz, żeby być pewnym, że wypowiedziałeś się w sposób najbardziej osobisty i najsłuszniejszy. Także tutaj też te dekalkomanie, właśnie one, no niektóre pozostawały takie dość abstrakcyjne w swojej formie, no ale też działały w taki sposób, że miały działać na wyobraźnię właśnie, aktywować ją i pobudzać też do takich skojarzeń, z którymi normalnie nie mielibyśmy możliwości się skonfrontować. No ale właśnie niekiedy też pojawiały się takie obrazy, jak te w przypadku Oscara Domingueza, który no, chodzi za takiego twórcę, który no, najczęściej w kontekście tej surrealistycznej dekalkomanii jest wymieniany, jak na przykład Lefrover, czyli jakby tutaj no, to też jest to właśnie działanie wyobraźni w pełni, no bo normalnie tak sami z siebie byśmy nie wymyślili czegoś takiego jak Lefrover. A no, za pośrednictwem właśnie dekalkomanii nagle udało się taką formę uzyskać i coś, co właśnie gdzieś tam nas wybija z takiego klasycznego, tradycyjnego patrzenia na rzeczywistość. Tutaj też jeszcze chciałam pokazać rysunek automatyczny, bo te rysunki automatyczne, które też polegały na tym, że się zamykało oczy, trzeba było zablokować kontrolę tego świadomego umysłu i po prostu działać bez żadnych ograniczeń. Też są częste w sztuce surrealistycznej. W Polsce tych rysunków automatycznych jest mało i w zasadzie przede wszystkim te dwa rysunki Lenicy, z których jeden pokazuję tutaj, udało mi się znaleźć. Jerzy Kujawski też robił rysunki automatyczne, ale on mieszkał już w Paryżu wtedy, więc to tak powiedzmy miał bliższy kontakt z jakby tym takim materiałem źródłowym. W zasadzie tutaj jakby trochę kończę pierwszą część mojego wykładu. I teraz jeszcze chciałam powiedzieć parę słów o tym, czym surrealizm stał się, ten francuski surrealizm po II wojnie światowej, w którą stronę ten język surrealizmu został przeformułowany, w związku z tym, że na wystawie, no właśnie poza tym polskim surrealizmem, który odnosi się, wynika z tego surrealizmu międzywojennego francuskiego, który właśnie był związany z technikami automatycznymi, z badaniem marzeń sennych, który wykorzystywał badania Freuda. Tak po wojnie te punkty odniesienia się zmieniają. I w polskiej sztuce też można odnaleźć echa właśnie już tej nowej formuły surrealizmu,
Chociaż no tutaj też podkreślę, że one jednak były mniej programowe i jednak ta recepcja była taka no bardziej rozproszona i indywidualna. No na pewno znacznie bardziej niż w przypadku tego surrealizmu przedwojennego. I co też tutaj jeszcze można powiedzieć, to właśnie w zasadzie, kiedy w latach 40. była pierwsza wystawa sztuki nowoczesnej organizowana i do tego surrealizmu tak często twórcy, twórczynie polscy wracali, to w zasadzie ten pierwotny punkt odniesienia francuski już wyglądał trochę inaczej, bo oni gdzieś tam cały czas mieli ten przedwojenny surrealizm z tyłu głowy, a tutaj surrealizm już trochę inaczej wyglądał. I w drugim manifestie surrealizmu, który w 1929 roku był wydany, Breton pisał: domagam się głębokiej, prawdziwej okultacji surrealizmu. I ta okultacja surrealizmu została wdrożona właśnie w tym okresie, już znaczy tak w pełni wdrożona w okresie powojennym, bo też na skutek takiego właśnie wojennego załamania się dotychczasowego systemu wartości, tej całej wojennej zawieruchy, też francuscy surrealiści musieli często uciekać z Europy, więc to wszystko spowodowało, że surrealizm zaczął szukać nowych ścieżek, nowych rozwiązań. I w 1957 roku w książce L'Art Magique surrealizm, ten nowy surrealizm właśnie już został zdefiniowany przez Bretona jako ponowne odkrycie magii pośrodku rozczarowującej i bezwzględnie racjonalnej nowoczesności. I tutaj właśnie wyrażało się też takie jego przekonanie o upadku cywilizacji łacińskiej i rozpoczęcia poszukiwań poza własnym kręgiem kulturowym w stronę mądrości wschodu, jak to określał, ale też właśnie ezoteryki, okultyzmu, ale też no wierzeń i mitów tak zwanych prymitywnych. I tutaj chciałam też właśnie trochę o tych tak zwanych prymitywnych wątkach opowiedzieć, bo one też pojawiają się na wystawie, a jednak no myślę, że w kontekście surrealizmu właśnie to nie jest taki no do końca właśnie zwłaszcza tego surrealizmu w Polsce, to nie jest taki do końca oczywisty wątek. I tutaj też no, to też nie jest tak, że to zainteresowanie tą sztuką tak zwaną prymitywną pojawiło się dopiero po II wojnie światowej. Ono w zasadzie pojawiło się, było obecne od samego początku. Też surrealiści mieli, tak jak już wcześniej wspomniałam, takie no, bardzo antykolonialne poglądy. Sprzeciwiali się takim, były wystawy w latach 30. właśnie sztuki takiej kolonialnej, więc surrealiści byli bardzo przeciwni właśnie takiemu powierzchownemu, kolonialnemu spojrzeniu i oni raczej właśnie starali się odwrócić narrację i odnaleźć w tej sztuce coś innego poza taką właśnie tylko ciekawostką, egzotyczną ciekawostką. I tutaj na pewno też ta migracja w latach II wojny światowej też spowodowała, że te kultury, które początkowo były badane raczej z dalszej perspektywy, no stały się bliższe surrealistom uciekającym przed wojną, którzy mogli zmierzyć się osobiście z mitami, magią, duchowością i takimi bliskimi kontaktami z naturą, które były pełnoprawnymi aspektami życia właśnie tych kultur, z którymi przyszło im się mierzyć. Breton był na przykład na Antylach w Meksyku, ale też w Stanach Zjednoczonych. Max Ernst mieszkał w Arizonie i też na wystawie pokazujemy, to zaraz jeszcze tutaj pokażę maski, które na pustyni w Arizonie wykonał właśnie zainspirowany sztuką rdzennych mieszkańców Ameryki. Tutaj jeszcze tu może powiem, to jest kolekcja sztuki André Bretona, gdzie właśnie też widać jego zainteresowania. Ona jest teraz w Centre Pompidou zdeponowana, można ją
można ją tam oglądać, także też myślę, że to tutaj no właśnie daje pełne świadectwo jego zainteresowań. To jest praca Wilfredo Lama, który był też jedną z ważniejszych, tutaj był nazwisk tego surrealizmu powojennego. On włączył w ramy nowoczesnej sztuki, był urodzony na Kubie, właśnie takie afrokubańskie motywy i u nas też na wystawie można jego jedną pracę oglądać. Ale też tutaj no właśnie widać to, że ten surrealizm gdzieś tam pewne takie właśnie no lokalności zaczął, no gdzieś tam no, no zostały usankcjonowane jako część tego takiego właściwego języka surrealistycznego. Tutaj z kolei właśnie ta maska po prawej stronie z Sedony Maxa Ernsta jest na wystawie pokazywana. Tutaj Max Ernst ze swoją żoną Doroteą Tanim, też malarką surrealistyczną w Arizonie. Tak, i tutaj jeszcze też no, chciałam wrócić do tej wystawy w 1947 roku w Galerii Mex zorganizowanej, na której obraz Jerzego Kujawskiego był pokazywany, o której mówiłam właśnie, bo ta wystawa to miał być taki moment, kiedy w pełni te ścieżki tego nowego, przeformułowanego surrealizmu zostały pokazane publiczności. I tutaj właśnie no, między innymi też taka praca w katalogu się znalazła i na wystawie Hektora Hipolit, który był haitańskim kapłanem wudu. Także no to też pokazuje właśnie ówczesne zainteresowania. Były też ta praca Wilfredo Lama, którą pokazałam, też z tej wystawy pochodzi. Cała wystawa poświęcona była poszukiwaniu nowego mitu i właśnie no miała skonsolidować grupę surrealistów, którzy się rozproszyli po wojnie, a potem zaczęli wracać do Europy. Cała ta ekspozycja była jako taka, jak to często u surrealistów, jako taka duża instalacja zaprojektowana. Tam się pojawił m.in. labirynt inicjacji zaprojektowany przez Duchampa, wewnątrz którego zbudowano ołtarze, które miały przypominać takie właśnie ołtarze związane z ceremoniami wudu, które widział na Haiti, ale też odnosić się do praktyk rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, w tym plemion Hopi i Zuni. I też ten totem wszystkich religii Fryderyka Kisslera, który był też projektował wystawy surrealistyczne. Właśnie i tutaj też miał swój udział. To też ten totem wszystkich religii, wydaje mi się, że to jest też taka symptomatyczna praca w ogóle dla tamtego czasu i dla tamtego myślenia. I tutaj też te motywy tej tak zwanej sztuki prymitywnej też się pojawiają u polskich twórców i twórczyń. Przy czym tutaj właśnie no one częściowo wynikają właśnie no ze świadomości tego, w jaki sposób, w którą stronę poszedł surrealizm po wojnie. Ale też często no, twórcy ci jeździli do Paryża, gdzie w latach 40., 50. no właśnie też taka sztuka była bardzo często pokazywana na wystawach. Więc tutaj jakby, no, nie powiedziałabym, że to było takie jeden do jednego programowe odwołanie się do tego nowego surrealizmu, bardziej do pewnej takiej wizualnej ikonosfery, która obowiązywała w tamtych czasach. No ale tutaj no ewidentnie te same inspiracje widać w sztuce właśnie tej między innymi Jadwigi Maziarskiej czy Erny Rosenstein. I Władysław Hasior, który zwiedzał paryskie Muzeum Człowieka w 1959 roku, pisał w swoim dzienniku: tam najpełniej i najmocniej utwierdza się szacunek dla prawdziwej sztuki stworzonej z głębokiej potrzeby kultury duchowej, na przykład religijnej, lub czystej potrzeby piękna.
Autentyczność moralną i wielką rasę plastyczną tej sztuki da się porównać tylko z najlepszymi przykładami z okresu kościelnej rzeźby romańskiej lub sztuki ludowej, gdzie geniusz anonimowych twórców mógł stworzyć dzieła najczystsze w intencji, wolne od chorobliwych ambicji, chęci materialnego zysku lub zdobycia sławy. Oglądał też wystawę masek różnych narodów i tak zwane Muzeum Kolonii, gdzie pisał: jestem zachwycony zdrową plastyką rzeźby ludów czarnych. Zwycięsko atakuje wyobraźnię mocnym wyrazem. I tutaj faktycznie też te wpływy widać w sztuce Hasiora, które oczywiście też się łączą ze sztuką ludową, tak jak to ma miejsce no zawsze w przypadku jego twórczości. Jeśli chodzi o... Godzinę trwa, czy chyba jeszcze trochę zostało, czy jeszcze nie? Okej, dobra, przepraszam. Tak, jeśli chodzi o takie źródła inspiracji, które też gdzieś tam no, towarzyszyły mi przy pracy nad wystawą, no to też jednak czasopismo Document i myśl Georges Bataille, który właśnie w zasadzie no, ci twórcy skupieni wokół Document już w latach, na przełomie lat 20. i 30. Sięgali po te, właśnie po tą tak zwaną sztukę prymitywną, czyli wcześniej niż środowisko skupione wokół Bretona. Tym środowiskiem, właśnie też tym magazynem Document zajmował się James Clifford, który stworzył też takie określenie surrealistyczna etnografia. I właśnie ta surrealistyczna etnografia gdzieś tam się no, zazębiała w takim no, właśnie bardzo dużym skrócie to ujmując właśnie z tym środowiskiem wokół Bataille'a i czasopisma Document. Też Michel Leris był autorem, który współpracował z Document. Jest autorem takiej słynnej relacji z wyprawy Dakar-Dżibuti, która była opublikowana też w 1933 roku z kolei w magazynie Minotaur. Także tutaj też te związki z paryskim Instytutem Etnologii były obecne wśród twórców właśnie, którzy z Bataille'em współpracowali. I tutaj ten magazyn jest bardzo ciekawy, więc też zachęcam do lektury. Można odnaleźć go w internecie w całości, jest zdigitalizowane. I to też jest taki bardzo ciekawy, taki pewnego rodzaju atlas ówczesnej takiej no, kultury wizualnej, ale tam też się łączą ze sobą w takim dość kolażowym ujęciu. Właśnie takie zdjęcia, jak na przykład ta fotografia Błafarda przedstawiająca zdjęcie dużego palca. To jest też takie słynne zdjęcie, które bardzo często jest przywoływane w kontekście surrealistycznej fotografii i właśnie też tego sięgania po takie tematy, które no normalnie jakby absolutnie w fotografii, sztuce wysokiej nie mogłyby się odnaleźć. No ale właśnie tam też takie zdjęcia były łączone z obrazami zaczerpniętymi z kultury popularnej, wizerunkami masek prekolumbijskich, sztuki Sumerów, tak jak tutaj widać na tym obrazku, ale też sztuki w ogóle tamtego czasu. To jest też praca André Massona reprodukowana. Także te zestawienia były często zaskakujące i też tak no, bardzo wpływające na wyobraźnię i też pokazujące właśnie w ogóle takie zupełnie inne podejście do kultury i zupełnie inną propozycję. I tutaj no mimo tego, że Bataille był jakby nie należał do środowiska Bretona, oni właśnie raczej byli ze sobą skłóceni. To tutaj też jednak myślę, że ta propozycja właśnie takiego trochę alternatywnego surrealizmu, niewiele późniejszego, no tutaj też jest bardzo istotna w kontekście właśnie takich badań prowadzonych z dzisiejszej perspektywy. Bo też te treści pozwalały na pewnego rodzaju taką deklasyfikację, bardzo w silny sposób podważały zastane formuły opisywania świata. Tam też się pojawiło, no chociażby pojawiła definicja bezformia Bataille'a, która też no, w przypadku
późniejszej sztuki, badań i gdzieś tam takie no, zrobiło to pojęcie zawrotną karierę, szczególnie w latach 90., które też się opierało na takiej transgresji formy właśnie. I tutaj no myślę, że też w kontekście właśnie jakiegoś takiego przekraczania granic, no ale właśnie nawet też tej polskiej fotografii, która właśnie gdzieś tam się trochę zderza z tym, co właśnie jest foremne, ale właśnie nie do końca i coś z czymś, co jest rozpoznane, ale też tak naprawdę gdzieś tam ta nasza perspektywa się trochę gubi. To myślę, że tutaj też no można odnaleźć właśnie jakieś takie no, pewne wsparcie, jeśli chodzi o możliwości interpretacyjne. Zupełnie porzucając już tutaj ten wątek, chciałam wspomnieć jeszcze, żeby tak w całości przejść przez wystawę, chciałam jeszcze wspomnieć o grupie FAS, która też się pojawia na wystawie. I to jest taka grupa, którą w 1954 roku Edouard Jagger założył, który znał się z Bretonem, współpracowali niekiedy ze sobą, więc gdzieś tam te środowiska się ze sobą no momentami zbliżały do początku lat 60. I w grupie FAS byli też twórcy polscy, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w taki pełnoprawny sposób w międzynarodowej grupie artystycznej, wykazującej takie no właśnie awangardowe tendencje. I tutaj no, wymienić trzeba przede wszystkim Zbigniewa Makowskiego, też Tadeusza Brzozowskiego, Jerzego Tchórzewskiego, Władysława Hasiora, Antoniego Zydronia, Tytusa Dziduszyckiego, Sasa i Andrzeja Meissnera. Także takie nazwiska, niektóre bardzo znane, niektóre zapewne Państwu trochę mniej znane. I prace tych twórców były pokazywane na wystawach grupy FAS na całym świecie. Były w magazynach FAS też reprodukowane. Tutaj na przykład jest drzeworyt Makowskiego, który właśnie był do 8 numeru FAS dołączony. I tutaj co jest ciekawe w kontekście grupy FAS, to, że w 1959 roku była wystawa grupy FAS w Krzysztoforach, gdzie odezwa André Bretona do polskich intelektualistów była puszczona z taśmy magnetofonowej, także potem też zaowocowało to licznymi nagłówkami w prasie, że André Breton przemawia do Polaków. Także tutaj też taki no, bezpośredni dialog się pojawił i takie no właśnie gdzieś ten francuski surrealizm zderzył się z tą polską sceną artystyczną. Ta sztuka no właśnie z jednej strony wychodziła od surrealizmu, też Jagger się powoływał na surrealizm, na takim poziomie deklaratywnym, ale też no, te prace wchodzą już w taką no, w malarstwo materii, abstrakcję, więc tutaj też, no, znaczy, w ogóle też o to chodziło w ruchu FAS, że ta sztuka no, też stała się wolna od takich ograniczeń, które Breton z kolei bardzo narzucał członkom swojej grupy. Także to też miała być taka no właśnie alternatywna i znacznie bardziej inkluzywna i taka globalna propozycja. Więc tak sygnalizacyjnie. Sygnalizacyjnie też chciałam zaznaczyć wątki współczesne, które no jednak mimo tego, że wystawa jest wystawą historyczną, to jednak zależało mi na tym, żeby włączyć prace współczesne do narracji, gdyż w ostatnich latach te takie motywy surrealistyczne stały się bardzo, bardzo popularne w Polsce i młodzi twórcy, twórczynie nawet takiego najmłodszego pokolenia prosto po akademiach często po takie no, motywy, które gdzieś tam można łączyć z takim właśnie wewnętrznym spojrzeniem wewnątrz i balansowaniu na granicy snu i jawy można zaobserwować. No tutaj na wystawie pojawia się kilka takich prac. No tutaj najbardziej spektakularna jest instalacja Dominiki Olszowy, która się nazywa Nocturn, która jest w sali z asamblażami zestawiona, no bo tutaj też podobnie jak no właśnie chociażby w tych asamblażach Erny Rosenstein, które pokazywałam, która wykorzystywała
pudełko po papierosach, czekoladkach, czy jakieś tam innego rodzaju śmieciu. Tutaj też u Dominiki Olszowy to butelka po mleku, rajstopy, także też te takie przedmioty, które są wyciągnięte z naszego codziennego życia, ale zostawione w taki zaskakujący sposób się pojawiają. W 2010 roku w Bunkrze Sztuki była zorganizowana wystawa Przekleństwa Wyobraźni, gdzie pojawił się taki termin jak nowy surrealizm, który właśnie uwzględniał też to młode pokolenie twórców i twórczyń. Też wspomnieć można o książce Jakuba Banasiaka Zmęczeni rzeczywistością, gdzie też ten nowy surrealizm w sztuce jakby reprezentowany przez pryzmat różnych takich postaw artystycznych młodych artystów się pojawił. Także tutaj no ten surrealizm w zasadzie nawet nie to, że powrócił, tylko no nigdy nas do końca nie opuścił. Na sam koniec jeszcze chciałam powiedzieć o architekturze wystawy zaprojektowanej przez Wojciecha Cicheckiego, która nawiązuje do malarstwa de Chirico, a trochę też przez takie podjęcie motywów takich podstawowych form architektonicznych, jak te łuki, kolumny, rotunda, też te przejścia. Stworzyliśmy takie wrażenie takiego miasta w mieście, bo z jednej strony nie wyobrażałam sobie tego, żeby ta wystawa w takich klasycznych muzealnych ramach zaistniała, no bo jednak surrealiści projektowali swoje wystawy i tutaj nigdy nie było mowy o tradycyjnej aranżacji, no ale z drugiej strony surrealiści też dążyli często do tego, żeby prace na ich wystawach były jak najtrudniejsze w odbiorze, bo na przykład sznury się przed nimi pojawiały, przez które nie można było się przedrzeć, także jakby tutaj na tym jednak jakby więc zależało mi na tym, żeby pewien półśrodek taki osiągnąć i właśnie z jednej strony, żeby stworzyć zaprojektowaną przestrzeń, no ale też taką przestrzeń, która nie będzie stanowiła konkurencji dla obiektów i mam nadzieję, że tutaj udało nam się taki efekt osiągnąć. I jeszcze na sam koniec mogę Państwu też powiedzieć coś, od czego w zasadzie mogłam chyba zacząć wykład. I chciałam się odnieść do samego tytułu tych innych mitów, które właśnie z jednej strony odnoszą się do tego, że dla surrealistów zrozumienie mitologicznej symboliki przekładało się na możliwości zrozumienia w ogóle mechanizmów rządzących światem, takiego zbiorowego doświadczenia. Także te mity były przez nich badane, oni się odwoływali do mitologii starożytnej, ale też lokalnych legend, folkloru, szukali inspiracji w odkryciach archeologicznych. Także te mity w kontekście surrealizmu, właśnie nawet tutaj można czasopismo Minotaur przywołać, jakby no one były często obecne, ale też chciałam się odnieść do takich mitów modernistycznych, mitów związanych z interpretacją zjawisk w historii sztuki i też tego, że gdzieś tam powtarza się, że w Polsce tego surrealizmu nie było, a pewne zjawiska powinno się w taki, a nie inny sposób traktować. Więc tutaj jakby te inne mity to jest też jakby no taka próba wskazania na alternatywne sposoby opowiadania historii i alternatywne metody odczytania pewnych zjawisk, które gdzieś tam no zwykliśmy interpretować w określony sposób. Dziękuję. Mamy jedno pytanie z transmisji na Facebooku. Padło pytanie o to, jakie są potrzeby organizowania właśnie dziś w XXI wieku w Warszawie wystawy surrealizmu, dlaczego jest dziś potrzebny ten nurt i jakie, jaki
co chcemy osiągnąć, przywołując koncepcję powstałą 100 lat temu. Tak, no z jednej strony taka wystawa nigdy nie zaistniała i ten polski surrealizm jest takim tematem, który aż według mnie pojawiało się właśnie już w ostatnich latach coraz więcej opracowań, ale jakby w dalszym ciągu domaga się opracowań kolejnych. Tak naprawdę takiej przekrojowej większej wystawy nigdy nie było. Także wręcz myślę, że to jest taki moment, że w końcu taka wystawa mogła się tutaj pojawić. No plus też oczywiście gdzieś tam wchodzimy w taką narrację podjętą już kilka lat temu na światowej arenie, gdzie właśnie ten surrealizm jako takie inkluzywne, globalne zjawisko, które też uwzględnia to, co gdzieś tam poza kręgiem bretonowskim się pojawiało. Tak jak na przykład wystawa Surrealism Beyond Borders czy Biennale Sztuki w Wenecji 2 lata temu, to też są takie próby wskazania na właśnie pewne nowe spojrzenie na surrealizm i odejście od jego historycznych ograniczeń. No więc tutaj też się wpisujemy w pewną tendencję, która już od jakiegoś czasu ma miejsce. Nie wiem, czy to jest satysfakcjonujące dla osoby z Facebooka. Nie odpisała nic. Tak, to dziękuję. I zapraszam na wystawę też oczywiście. Bardzo dziękuję. Dziękuję.